Panie sędzio, jaki wynik? 6-0 dla drużyny bandytów. 6-0 dla drużyny bandytów. Może zacznę w takim razie od pokonanych. Panie komisarzu, no skąd taka przegrana? Tak wielka. Wielka? No, w tej sytuacji, panie redaktorze, tylko 0,6. To nie jest wcale przegrana, panie redaktorze. No, przykładowo dałbym panu taki przykład. Pędzę z piłką, wychodzę na czystą pozycję. No to co muszę zrobić? Strzelać. Nie, no właśnie nie. Najpierw muszę stój, bo strzelam, powiedzieć, tak? Potem muszę wykonać próbne machnięcie. A potem ewentualnie, jak już widzę, że mogą mi zabrać piłkę, no to mogę strzelić. Ewentualnie. No a jeszcze do tego muszę mieć w pamięci, że z tego wszystkiego trzeba będzie napisać raport. Że to jest koszmarne obciążenie psychiczne. No jak w takiej sytuacji można w ogóle grać? Także no tak. Ten wynik to nic takiego, 0,6 tylko. No czyli właściwie mogę panu złożyć gratulacje. Oczywiście i przyjmę je chętnie. Dziękuję. A więc gratulujemy. No i parę słów ze zwycięzcami, z bandytami. Co pan powie o sukcesie? Ja się do tego przyzwyczaiłem od kilku lat i nasza drużyna również. Nas taka głupota nie obowiązuje. Mam ochotę strzelić, no to strzelam wtedy, prawda? I w związku z tym sukcesem chciałem poprosić może o ewentualnego sponsora naszej całej grupy zawodniczej. No być może taki się znajdzie. A to, przepraszam? A to żona kolegi. No i na zakończenie tej rozmowy parę słów pan sędzia jeszcze, bo przecież mówimy tutaj o regulaminach, o prawie. Pan jako przedstawiciel prawa na boisku, co pan na tego typu przepisy? Niestety, takie jest prawo, takie są reguły gry i mimo, że jako człowiek byłem przeciwny temu, żeby drużyna bandytów wygrała, to jednak z kolei jako sędzia jestem zobowiązany tych reguł przestrzegać. I tak też uczyniłem dzisiaj. Czyli cóż, czekamy na zmianę przepisów? Na zmianę przepisów. Wtedy szanse może będą... No, wtedy szanse drużyny policyjnej powinny wzrosnąć, no, niewspółmiernie. Witamy w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witamy pana Wacława. Ale dzisiaj nie będziemy mówili o Leniu. O jedzeniu. A jak pan myśli dlaczego? Nie wiem. A ja tak ubrany jestem dzisiaj. Odświętnie. Ja nie wiem. Bo dzisiaj mamy 14 wydanie naszej kuchni, czyli mały jubi... Leusz. Jubileusz. Otóż pan dzisiaj będzie moim gościem, a ja pana Rownikiem. Kelnerem. Proszę, to jest karta dań, menu. Może pan sobie wybrać, a nawet zjeść dowolne danie. Meco, pan mówił? Dowolne danie. Dowolne danie. Potrawę. Nie, bo jakiś tam pan menu mówił, nie? Piątą mogę pozycję. A cóż to? To jest kiełbasa z dymem na wodzie. To tak z czystej ciekawości po prostu bym zamówił. Oczywiście, ale to musi chwilę potrwać. To nie szkodzi, ja mam czas. Żona na urlopie. Służę uprzejmie. I to już wszystko? Chwileczkę. Yeah!
Dzień dobry. Przepraszam, takie pytanie. Telewizja Polska oczywiście kłania się. Proszę pana, co pan uważa o sytuacji naszego kraju? Co pan myśli? Proszę pana, no oczywiście trochę jako obserwator obserwuję kraj. Zorientował się pan pewnie po ubraniu, że na stałe zamieszkuję za granicę. Tak, oczywiście. Ale od kilku miesięcy, chyba tak dokładnie, od 4, to chyba z 8 razy już tutaj byłem. Bardzo mi się tutaj podoba. Najbardziej rosnąca cena dolara, z oczywistych względów. Bardzo mi się to podoba, tak? Przedtem nie bardzo mi się tu chciało przyjechać, a teraz jestem tutaj jak u siebie w domu, nareszcie, po tylu latach, od tych kilku miesięcy właśnie. Przepraszam bardzo, spieszę się na samolot. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie przez próg. A co pan tak niewyraźnie mówi? Bo mam kluski w gębie. Naprawdę? To niech pan może zje, to będzie pan wyraźniej mówił. Ja tak mam zawsze. Nigdy nie będę wyraźnie mówił. Witam państwa w moim programie Redaktor Widzi Wszystko. Proszę państwa, programy swoje opieram na tysiącach listów, które do mnie przychodzą i właśnie jeden z tych listów wybrałem jako sprawę palącą. W związku z tym zaprosiłem do studia pana, panie dyrektorze. Pan jest dyrektorem zakładu ubezpieczeniowego Besta. Tak. To jest młody zakład ubezpieczeń? No, młody, no, po prostu. Istniejemy już, paru klientów przerobiliśmy. Proszę pana, bulwersująca sprawa. Pisze do mnie klient pańskiego zakładu, że miał podpisaną z państwa zakładem umowę na ubezpieczenie samochodu na wartość 100 milionów złotych, zapłacił składki 8 milionów złotych, samochód mu ukradli, przyszedł po ubezpieczenie, czyli po 100 milionów, otrzymał 6. Czy to jest prawda? Proszę pana, po ile on przyszedł, to ja nie wiem. Może on przyszedł i po miliard. Ale otrzymał sumę, która wynosiła wartość oszacowaną przez rzeczoznawcę. Proszę pana, ale przecież on miał oszacowany ten samochód przez rzeczoznawcę. Przecież on podpisał z panem umowę. Ale od razu wielkie słowo umowa. Podpisał parę formularzy. I proszę pana, myśmy nie zmuszali go do tego. Przecież ja panu coś powiem. On mógł przyjść i ubezpieczyć u nas na przykład kota. Kota? Dlaczego? Jeśli uważa, że kot może zachorować. Może zrobić, co chce taki klient, prawda? Natomiast my potem szacujemy tego kota. Jeśli to był stary kot, w tym przypadku samochód, to my nie będziemy przecież wywalać milionów, tylko damy tyle, ile nasz rzeczoznawca mówi, że stary samochód jest wart. Proszę pana, ale no, wszystko by się zgadzało, tylko pan powiedział potem. Że pan wycenia tę wartość potem, ale przecież umowę się podpisuje, to się zna tę wartość. Wtedy to on jeszcze miał ten samochód. To wie pan, to można było, to był stary samochód, a jak ukradziony, to jeszcze mniejsza ma wartość. Możemy zostawić tę sprawę, a zająć się jej fragmentem? Bardzo proszę. Proszę pana, ale przecież ten pan zapłacił 8 milionów, a dostał 6. To się zgadza, sam podpisywałem. No ale przecież to jest niezrozumiałe. Proszę pana, gdybyśmy wypłacali więcej niż otrzymujemy, to byśmy zbankrutowali. Czy pana zdaniem to wszystko wyjaśnia? Mnie się wydaje, że tak. Jeżeli pan redaktor chciałby się ubezpieczyć, to zapraszamy od 9 do 18. Dziękuję bardzo. Co jest, panie Waldemarze? Cholera, gorąca linia. I znów przyszedł moment pożegnania. Czasem żegnamy się z państwem stojąc na ulicach Warszawy, czasem w jakimś ogrodzie, a dziś w naszym wiernym, wysłużonym studiu, które tyle już widziało potu, krwi i łez, że samo tego nie jest w stanie spamiętać.
Tak. Refleksyjnie powiedziałeś, Wojtku, że właściwie w tej chwili mogę tylko potwierdzić twoją myśl. Potwierdzam ją wobec ciebie i wobec państwa. Dziękuję państwu. W imieniu wszystkich widzów pozwolą państwu, że na pożegnanie pocałuję kwiat.